Hej, witajcie w nowym vlogu. Zacznę od tego, że pokażę wam, co mam na sobie. Jeżeli chodzi o makijaż, to chciałam być na ustach. Na oczach mam tą paletę Natural Love z Too Faced. Ona już weszła do Sephory. Zresztą nagram wam cały film o tym, więc możecie sobie sprawdzić. Wrzucę wam link pod spodem. A na ustach mam taką pomadkę w płynie matową ze Smashboxa Always On Liquid Lipstick w kolorze Thrill Seeker. Więc tak to wygląda. I co? Jeżeli chodzi o outfit, dzisiaj tam było mega ciepło, była mega piękna pogoda, a teraz leje, ale i tak jest ciepło, i tak nie jest jakoś chłodno. Więc mam na sobie taki ten sweterek z falbankami z Topshopu, który nosiłam zimą. No, on jest taki cienki, że też latem, a mam lato. No powiedzmy wiosną może być. I na to mam parkę z Only, boyfriendy z Reserved i Nike. Wszystko co uda mi się znaleźć, to wam podlinkuję pod spodem, więc ja tak wyglądam, biorę łoka i uciekam. W sumie dzisiaj nie mam jakichś większych planów, poza tym, że musimy zrobić zakupy, bo nie mamy nic do jedzenia. Oraz a marzy mi się już domowe jedzenie, a nie jakieś, wiecie, zamawiane. Zrobię pomidorową. Tak, zrobię pomidorową. Więc pojedziemy zrobić jakieś zakupy. A jeszcze właśnie rozświetlacz, który mam, też jest fajny, bo w ogóle nagrałam wam przed chwilą test takich trzech produktów, tego rozświetlacza, różu i pomadki, więc jest już na pewno na moim kanale, możecie sobie obczaić. A to jest Smashbox i Casey Holmes paleta rozświetlaczy. No. Więc ja tak wyglądam, uciekam. Wróciliśmy z zakupów, więc będzie tradycyjnie food haul. I tak, zapas warzyw i owoców. Dwa awokado, jedno takie miękkie, już gotowe do spożycia, drugie, które sobie dojdzie. Trzy cebule, jeden batat, dwa ogóry, pieczarki portobello, a tu nie nazywam grillowe. Zwykłe pieczarki, dwa ogóry już mówiłam. Młoda cebulka, banany, dwie papryki, borówki. Kupiłam masło orzechowe, bo mi się skończyło. Ja wiem, że ono nie jest najlepsze, bo wiecie co, ono ma w składzie olej słonecznikowy i całkowicie utwardzony tłuszcz palmowy. Ale no cóż, kupiłam po prostu taki XXL. Muszę gdzieś się przejechać do jakiegoś sklepu ze zdrową żywnością i kupić jakieś dobre masło. Kupiłam pomidory w puszkach te pikantne, one są z chili. I kupiłam dwie puszki czerwonej fasoli i dwie puszki ciecierzycy, tak? A kupiłam takie ziemniaki, bo stwierdziłam, że zrobię dzisiaj zupę krem. Anita z kanału, no to jestem. Ostatnio pokazuję cały czas zupę z tych ziemniaków i z fasolą i stwierdziłam, że zrobię taką zupę, mnie naszło. Kupiłam dwa takie batoniki, dobra kaloria, kawa i orzech i kakao i orzech. I zjadłam już kokos i orzech i naprawdę to było dobre, mimo że zazwyczaj nie lubię takich batonów, ale to było niezłe. Kupiłam takie śmieszne buły, krewetki, fetę do sałatki, bio goldę i taki ser, on jest bardzo dobry. Tak tyle, gdyż ostatnio staram, nawet chyba z tydzień już nie jadłam słodyczy, więc tak jakby mi, i nawet nie mam ochoty, ale nawet jakby mnie napadło, to właśnie mam tak tyle i dwa takie batoniki. Tutaj mam takie krewetki w zalewie w sosie salsa i ten miks sałat do sałatki. No i to tak to wygląda, to by było na tyle. Zobaczcie, jak kot oczekuje na chrupki. Kicia, nie mieścisz się w domku już. No, no już ci daję, już. Chodź. Witajcie w nowym vlogu. Wczoraj w sumie już nic nie nagrałam, więc
To będzie taki łączony vlog, bo na pewno wczoraj nic ciekawego się nie wydarzyło. A teraz jest dzień następny, jest wcześnie rano. Ja się dopiero obudziłam. No. O. Proszę bardzo. Co, niedobre chrupki? No, sushi już też idzie. Ja się dopiero obudziłam i ogarniam mieszkanie i czekam na Tomka, bo ma przyjechać ze śniadaniem z Subwaya, więc muszę to trochę ogarnąć, bo mam bałagan. Rozładować zmywarkę i tak dalej, więc o. Dzień dobry, Lew nadaje. Dzisiaj śniadanie mistrzów ugotowałem. Słoń ma kanapkę ze swoim ulubionym tuńczykiem. Z dwoma serkami, z syrkiem kremowym i z syrkiem żółtym. Ma z sałatą, zaraz pokażę, z sałatą, ogórkiem kiszonym, cebulką i pomidorkiem. Do tego sos Cezar oraz parmezan. I wszystko. Wszystko jest w takiej, zaraz wam pokażę. Wszystko jest w takiej pięknej bułeczce. O, patrzcie, jak to wygląda. W pięknej bułeczce parmezan plus oregano. To jest słońca, kanapeczka. No zdrowo, zdrowo, same warzywa. To jest słońca, kanapeczka. O, tak wygląda. A ja natomiast mam kurczak teriyaki, też dwa rodzaje serka, kremowy i żółty. Mam do tego sałatę pomidor, tak, warzywa oraz papryczki jalapeno. To wszystko z sosem Cezar i również z parmezanu. Także możecie życzyć nam smacznego. Zapomniałem o deserze. Ciasteczko z orzeszkami makadam, niam. Ale zawsze je zjadę sam, ja jeszcze nigdy tego nie próbowałam. Zawsze bardzo Lew lubi. Bardzo Lew lubi. No bo ty nie lubisz takich ciastek. Skąd wiesz, że nie lubię? Wszystkie ciastka lubię. No to spróbuj. Nie, jeszcze jem kanapkę. Uuu, kiepsko idzie, patrzcie, Lew. Kiepsko, nie mogę tej połówki skończyć nawet. Bo duża jest ta kanapka. Ale ogromna. No dobrze, to ja się zabieram za ciasteczko. Kupiłem dwa słońciu, więc jedno jest dla ciebie. Hej, pokażę wam się jeszcze jak wyglądam. Tak wygląda mój palec, mam nadzieję, że tu mi krew nie leci. Słuchajcie, wiecie co zrobiłam? Mamy tą trzyszufladową zmywarkę. I w tej takiej płaskiej, najwyższej szufladze są sztućce. I Tomek położył, mamy takie nowe, super ostre noże. My wam je pokazywaliśmy w holu na mieszkaniu, są super ostre i trzeba naprawdę z nimi uważać. On je położył ostrzem do góry, czego w tej zmywarce, bo to jest taki stojaczek, że tego nie widać. I ja sięgałam po coś obok i słuchajcie, tak przyjechałam palcem, sobie ścięłam jak palca. A najlepsze jest to, że oczywiście nie mam plastrów w domu, nawet ostatnio w Tigerze oglądam jakieś plastry. A po co mi plastry, nie będę plastrów kupować. Jo, i teraz wysłałam Tomka do apteki, bo po prostu nie będę wam opowiadać, co tam się stało, ale krew się leje. Więc o, no tak wyglądam. I w ogóle nagrałam wam takie wiosenne Get Ready With Me makijaż do kawy z tym całym makijażem, więc jeżeli jesteście ciekawi, to możecie sobie obejrzeć. A to co mam na ustach, mam po raz pierwszy ten kolor, bo te pomadki już wam pokazywałam. To jest Smashbox Always On Liquid Lipstick w kolorze Driver's Seat. I bardzo mi się podoba, to jest taki dla mnie idealny nude taki. Trochę różowawy, trochę pomarańczowy, nie taki martwy i beżowy, które ja u innych uwielbiam, uważam, że są piękne, ale na mnie niestety wyglądają tragicznie. Więc to jest ten kolor. No i tak się zaczyna dzień. O Boże, czy ja teraz wszędzie wszystko mam we krwi, masakra. Czego się nie dotknę, to wiecie. Ubrudzę i jeszcze dopijam kawę. I pokażę wam szybko, co mam na sobie, bo słyszę, że was Tomek przyszedł i zaraz wchodzimy. Mam tą koszulę biedronkową z Zary, ona ma takie małe biedronki. I do tego bardzo proste, jest super ciepło i tylko tak wychodzę. A pewnie mogłabym mieć krótkie rękawy, ale jeszcze nie jestem na to psychicznie, mentalnie gotowa. I do tego rurki z Only i te krótkie konwersy.
No jeszcze wezmę boja, ale nawet go nie chcę brać do ręki, póki nie zatamuję krwawienia, więc ja tak wyglądam właśnie perfumy. Perfumy to będzie Lady Million. Muszę właśnie. Poluję na, znaczy czekam na jakieś minus 20 w Sephorze. To sobie na pewno uzupełnię zapas o własne okulary, ważne rzeczy. Więc mam okulary. Ja tak wyglądam. Dopiję jeszcze kawę, zalepię panucha i czekam na mój filiżan. O, po raz kolejny, słuchajcie. Misja roślinki na balkon. I oglądamy. Bierzemy. Bierzemy to? Takie nam się podoba. To jest najsensowniejsze. Drzewo to może tak szybko nie padnie na takim grubym pniu i kupimy do tego dwie... wszystko padnie. Tylko ciekawe, czy tu można kartą płacić. No na pewno. No to jest ładne. I to jest wielkie. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Klew stoi, to masz tak wyjąć? Do ramienia. Nie, bo to jest jakieś przypięte. Chyba trzeba poprosić o... Wodniesz. No to jest ładne, nie? A wiesz, że to będziesz musiał tu strzyc? Ja to bardzo chętnie. Sekatorem i nie, fryzurę mu robić. Kupię sobie taką elektryczną. No, Jezus, piłę elektryczną. No taką elektryczną. No zobaczcie, takie chcemy dwa. Ale to jest miło w ogóle. Zobaczcie, ile tu jest różnych krzaczorów. Takie mniejsze, większe. Aj, ale błotko. No słuchajcie, ja się tak wkręciłam, że po prostu teraz zero kupowania ciuchów, makijażu, tylko będę roślinki kupować i rzeczy na palce. Up! Oj! Ale będę mieć butki brudne. Wlazłam w jakieś bagienko. A to jest chyba to samo, tylko nieostrzyżone. 95. Aha. A to 115. Bo może niestrzyżone jest tańsze. To też 115. No i jeszcze przejdziemy, bo tu patrz, jeszcze takie są. To mi się też podoba bardzo to. Co sądzimy o takim świerku? Świerek będzie za milion. 324. Świerk za rumistę. Tu są za 146. Ciekawe, czym, od czego zależy ta cena. No tutaj to jest co wybierać. O, to ładne. Tamte ładne, to żółto-czerwone. Ty ile kosztujesz? 25 zeta, patrz. Może byśmy dwa takie do tych mniejszych doniczek kupili. To ładne. No to może tak nie umrze szybko. O, a tam jeszcze są, patrz, takie mniejsze. Tamte, do małych doniczek. O kurde, to 300. Ale to jakie fajne. No właśnie, te maluchy też niezłe do małych doniczek. Bo... 13 zł. No i do tych trzech doniczek, co kupiliśmy, takie małe. No pewka. Ładne, zielone. No. Dzisiaj super, kolor mają piękny. Tak, a 13 zł to... Nie chcę wam nic mówić, ale jak umrzecie, to nie będzie nam tak bez żal. To bierzesz wózek? Chyba to 3D chyba. Co? To. No to jest to samo, tylko że kolorowsze. Ale do mylniczki nam się nie zmieści naszej. Tak? No sądzę, że nie. To fajne. I to... niedrogie. To fajne, ale mówię ci, że może nie wejść do mylniczki. Aha, no dobra, no to weźmy tam te pipki. A te choinki po ile są? 95. A, 95. To nie. Wybraliśmy krzaczory. Jadą.
samochód stał się samochodem terenowo-dostawczym. Tak. Nie uważasz? Tak. Podczas przeprowadzki, remontu, chociaż przeprowadzkę to pożyczyliśmy bus, ale później jeszcze takie pierdoły jak woziliśmy. A teraz masz las z tyłu. A teraz mam z tyłu las na przykład, tak jest. Ale piękny las. Piękny. A nie pachnie to w ogóle. Nie. Może sztuczne to jest. Nie powinno? Nie. W dzisiejszych czasach ani kwiaty, ani pomidory, ani krzaki nie pachną. Wszystko z Chin. To na pewno nie jest nic. Hej, wróciłam już do domu, wiecie co? To tutaj chyba jednak jest... O, pięknie właśnie tak wygląda. Jak noszę okulary długo. Wiecie co? Chyba tu jest takie światło, bo przysięgam wam, że nie jestem taka blada i ten podkład w ogóle nie jest jasny i mam dużo bronzera i w ogóle, ale jakoś nie wiem, w tym świetle, czy mi się wydaje jakoś taka, taka ładna, taka porcelanowa ta cera, ale jakaś taka blada, może z tą pomadką, nie mam pojęcia. I weszliśmy dopiero do domu i słuchajcie, grzeję moją zupę krem z ziemniaka. Wczoraj zrobiliśmy ziemniaka z ciecierzycą i czerwoną fasolą. I wyszła pyszna, nawet Tomkowi smakowała. A on nie przepada za takimi rzeczami, w ogóle on nie je zup. Ci na oprócz jakiegoś tam żurku i pomidorowej, a bardzo mu smakowało. I do tego jeszcze tu mam takie bułeczki z Lidla, więc zaraz odgrzeję obiad. Znaczy w trakcie, jak tu się będzie odgrzewał. A to jest super, słuchajcie, mieć taką zupę właśnie. To jest zawsze mój największy problem, że wracam do domu, jestem taka głodna. I właśnie zupa jest super, bo pyk na kuchenkę i jest obiad. A nie, że będzie za pół godziny, czy za godzinę, czy za 40 minut. I muszę teraz chwilę popracować. Muszę coś zrobić w trakcie, jak to się będzie odgrzewało. I potem jeszcze jest piękna pogoda, więc wykorzystamy to i zabierzemy sushi do parku. Muszę się rozebrać z tej koszuli. Wiecie co, nienawidzę tego, jak właśnie są takie koszule, które jak się jedzie w samochodzie i tu ma się pas, albo się zgiętym się siedzi, to się gniotą i to tak wygląda fatalnie. Nienawidzę tego. Nie lubię tego, więc zaraz się w ogóle przebiorę w coś luźniejszego. I tak. I odezwę się do was później. Już tego nie mówię, bo za każdym razem mam wrażenie, że jak kończę coś mówić, to mówię, że odezwę się później. Więc po prostu idę popracować chwilę i odgrzać. W trójkę na spacerku, dawno, no. No chodź, chodź idziemy, chodź, chodź idziemy, zawsze. Chodź. Zuzi, patrz jaki patek. Patrz jaki. Kto jest pogromcą patyków? Chcesz? Chcesz? Pokaż jak skoczysz. No pokaż. No daj, patyka. Teraz na zawołanie to nie skoczy. No, Susi. Yeah, brawo! A zwróćcie uwagę na outfit Susiego. Nie obuj się. Her Hawaii, nie obuj się, nie obuj się. Nowa bluza gałganowa. O, a to pasuje do nowych leginsów gałganowych słonia. Tak. Z takimi motywami flamingów. Słoń tak też ma. One też były na tej bluzie Camper Hawaii, tylko one już się wyprzedały, niestety. Ale może jeszcze będą, ale mamy teraz z tukanami. Jej!
Jest zielona i jest taka pieprz z solą. Tak, zieleń Navy z tukanami. Nie. Chodź, pokaż się. No i śmiesznie to wygląda, że do siebie pasujecie. To jest najpiękniejszym psem na świecie, no. Sushi bur? Daj buzi. No ale sushi w parku to nie chcę. Nie przymilę się. Sushi, no. Patrz, chodź, gdzie jest patyk? Sushi. Sushi łap patyka. O, kolega. O. Będzie awantura. Dwóch kolegów. Będzie awantura. Pieski przyjazne są. Cześć. No, patyka ci zabiorą. Patyka ci zabiorą maś, no. To się nie uda. To się nie uda. Ale no. Sushi. Sushi jak? Sushi jak jest? Lubisz chodzić na spacery do parku? Lubisz chodzić na spacery do parku? Zobacz jakie mamy. Znaczy ty masz bluzę, ja mam leginsy. To prawda, to też są prawie leginsy, ale... No i fajnie, tak, całą rodziną tak, w parku. Tak, Suszek, tak. Do pana przyszedłeś, tak. Ulubiony członek rodziny niestety. Zdrajca. Taka to rozmowa z psem. Chodź. No chodź. Idziemy biegać. Słoń, ty biegasz. Co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? Co ty myślisz, że cóż jego tak łatwo, wiesz, zrobisz, że będzie biegał w kółko? Po co ma biegać, jak nie musi? Zjem cię! Cóżek, jak tam? Super, nawet alergia mnie tak bardzo nie męczy. Ale ekstra jest w parku, co? Jak jest cieplutko w ogóle, cieplutko wreszcie. Cieplutko jest super. Nareszcie. 3 sekundy biegu już. Forma rośnie. Forma rośnie. A zobacz, jak pan jest z pieskiem na rowerze. Kosi też tak możemy. Tylko ty w koszyczku, no. No, Sushi nie potrzebuje schudnąć. Okej, już jest wieczór i stwierdziłam, że zrobię kąpiel i przypomniało mi się, że mam taką tą tabliczkę do kąpieli, nie wiem jak to nazwać, Zoelli. Słyszałam złe opinie o tym, że nie jest ten produkt jakiś rewelacyjny, ale wiecie, mamy dużą wannę, tu trzeba dużo rzeczy wrzucić, więc wrzucę to. Do tego jeszcze wrzucę tego, to jest chyba pingwin z Lasza z kolekcji świątecznej. Jeszcze ze sobą bardzo ładnie pachnie, więc zobaczymy, jak to zadziała wszystko. Powiem wam, że całkiem przyjemnie to pachnie. Już jak to wyłamywałam, to wpadły mi 2 kostki. Widzicie, one tam są, ale nic nie widać, żeby to jakoś się rozpuszczało, czy cokolwiek, żeby się z tym działo, więc... Oj, co one po prostu zapłonęły? No nie wiem. Czy to cokolwiek zrobi z tą kąpielą? Nic nie czuję. Dobra, to może wrzucę całą, bo to chyba nie ma sensu. Czekajcie, bo to jedną ręką zawsze jest problem. O, dobra, wrzuciłam to całe, bo mamy dużą wannę. Minimalnie to pachnie, ale chyba nie zostanę fanką tego produktu. Co dla mnie to trochę pachnie jak taka syntetyczna wersja Coco Mademoiselle. Ale to nie pachnie jakoś super ładnie, jak to zmoczyłam. Nie podoba mi się ten produkt. Dobra, dajemy pingwina. Lasz nigdy nie zawodzi. Tu też nie było spektakularnego efektu. No dawaj pingwin. O, z ciebie chociaż jest jakaś piana.
Pingwin się szybko, ładnie, o, rozpuścił i pachnie. Tak, pingwin ładnie pachnie, a to się zobaczcie. No dobra. Więc ja sobie zaraz zrobię, no, pingwin od razu jak się ładnie spienił i pachnie super. Zrobię sobie kąpiel miłą, relaksującą, a my widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło.